Zacznijmy od placu Dietla w Szczawnicy. Kim był Józef Dietel? Żył w XIX wieku, a był, jak widać, krakowskim VIP-em, twórcą projektu balneologia.pl, to jest klasyfikacji i wykorzystania wód mineralnych, o czym przypominają pijalnie w Krynicy Zdroju, Rabce i Szczawnicy. Szczawnica, plac Dietla, to nasz start i up. Ruszamy niebieskim szlakiem. Do zobaczenia z drogą krzyżową, na której kapliczki zastąpiono ideogramami. Pierwszy cel to krzyż na Bryjarce, który najlepiej prezentuje się na fotce Karola Kordasa, gdy nie pada śnieg. A gdy pada, to okolica wygląda tak. Po drodze na Bereśnik potkniemy się o domek z szerokim horyzontem. Gdyby domek w Karpatach miał takie horyzonty, właściciel zamiast kląć na opady śniegu, wykorzystałby jego potencjał i wyrzeźbił lub wydmuchał takie co nieco. Ale to sprawa horyzontu. Tego w głowie też. Co nie bałwany? Kolejne miejsce z szerokim horyzontem to przełęcz przed schroniskiem Bereśnik. Uczta dla zmysłów i horyzontożerców. Wystarczy nie zgubić z oczu żółtego szlaku, a wkrótce pojawi się schronisko pod Bereśnikiem. Kolejne miejsce na ucztę dla zmysłów, ale też wyzwanie dla kubków smakowych i żołądka. W schronisku Bacówce patronuje Edward Muskal i Czarny Kot. Jeżeli zabraliście ze sobą whisky, to lodu ci tu dostatek. Na zdrowie! Zaliczamy Bereśnik i suniemy w dół lokalnymi ścieżkami do osiedla Połoniny, nominalnie zahaczając o Bieszczady. Kolejne miejsce godne uwagi to wąwóz Homole. Wodospad Zaskalnik. Zamek Czorsztyn z opcją puszka śnieguszka zimą. Uhu ha!